kiedy mówimy o Orlętach Lwowskich, na ogół myślimy o walkach w obronie miasta w listopadzie 1918 roku, kiedy młodzi lwowiacy, dzieci, młodzież wsparli obrońców dorosłych, broniących miasta przed Ukraińcami, którzy chcieli odebrać je Polakom. Jednak warto wiedzieć, że czyn zbrojny Orląt Lwowskich nie skończył się w listopadzie 1918 roku. Chętnie wstępowali potem do polskiego wojska i brali udział przez cały 1919-1920 rok w walkach. Najpierw z Ukraińcami, a potem z bolszewikami, którzy pojawili się na Ukrainie. W sierpniu 1920 roku na ziemię ukraińskie, a potem polskie, uderzyła pierwsza armia konna Siemiona Budionnego, największa formacja kawaleryjska Armii Czerwonej. Jej celem było nie tylko zajęcie Ukrainy i Lwowa, ale wdarcie się w głąb ziem polskich i udzielenie w ten sposób wsparcia głównym siłom bolszewickim, które pod dowództwem Michaiła Tuchaczewskiego atakowały Warszawę. 16 sierpnia 1920 roku oddział złożony właśnie z Orląt Lwowskich, batalion pod dowództwem kapitana Bolesława Zajączkowskiego, wycofywał się do Lwowa po walkach stoczonych na wschód od tego miasta. Kiedy przybył w okolice miejscowości Zadwórze, dowódca zorientował się, że zostali oni odcięci od Lwowa w związku z zajęciem tego miasta i znajdującej się obok niego stacji kolejowej przez siły bolszewickie. Jedynym sposobem na połączenie się z głównymi siłami polskimi było przebijanie się przez pozycje bolszewickie. W brawurowym ataku Polacy zdobyli stację kolejową i samą miejscowość oraz otaczające wzgórza. Jednak zostali otoczeni przez przeważające siły bolszewickie z 6. Dywizji Kawalerii z Armii Konnej Budionnego. Przez 11 godzin trwał nierówny bój. Polacy odparli w tym czasie 6 uderzeń dziesięciokrotnie silniejszych sił bolszewickich, wspieranych przez artylerię, a nawet lotnictwo. Niestety główne dowództwo polskie we Lwowie nie wiedziało o położeniu oddziału i nie mogło udzielić mu pomocy. W ostatniej fazie bitwy Polacy walczyli już tylko przy pomocy bagnetów i kolb karabinów, gdyż skończyła się amunicja. Na polu bitwy pozostało 318 zabitych żołnierzy polskich. Około 20 zostało wziętych do niewoli przez bolszewików. Kilku rannych, leżących wśród zabitych, pozostało żywych tylko dlatego, że nie zauważyli ich bolszewicy. Rozwścieczeni czerwonoarmiści siekli nawet zabitych, obcinali im głowy, masakrowali ciała. Kiedy po zakończeniu walk na miejscu bitwy pojawili się polscy żołnierze, rodziny zmarłych, mieszkańcy Lwowa, spośród poległych byli w stanie rozpoznać tylko około 100 zwłok. Po zakończeniu wojny i utworzeniu cmentarza obrońców Lwowa, 7 uczestników obrony Zadwórza zostało pochowanych na tym cmentarzu. Wśród nich jest Bolesław Zajączkowski, dowódca oddziału. Pozostali spoczęli na cmentarzu utworzonym na miejscu bitwy. Obok ich mogił usypano 20-metrowy kurhan, który do dzisiaj przypomina to wydarzenie. Obrona Zadwórza miała zasadnicze znaczenie dla przebiegu wydarzeń na froncie. Dała mieszkańcom Lwowa, dowództwu miasta, polskim żołnierzom czas na przygotowanie obrony. Budionny był zaskoczony siłą polskiego oporu i zrezygnował z bezpośredniego ataku na miasto. Skierował swoje oddziały na północ, aby wspomogły siły Tuchaczewskiego. Został jednak powstrzymany najpierw pod Zamościem, a potem w wielkiej bitwie kawaleryjskiej pod Komarowem, w której Polacy zmusili go do odwrotu. Podobnie też do odwrotu został zmuszony Tuchaczewski, nie wsparty przez pierwszą armię konną. W ten sposób obrońcy Zadwórza przyczynili się do ocalenia nie tylko swojego miasta,
ale niepodległości odrodzonej przed 2 laty ojczyzny. Podobnie jak wiele wieków wcześniej, 300 Spartan, obrońców Termopil, przyczyniło się do obrony niepodległości Grecji, do ocalenia swojego kraju. Tak w 1920 roku młodzi Lwowiacy, walcząc pod Zadwórzem, ocalili nie tylko swoje miasto, ale odbudowaną nie tak dawno niepodległość Polski. Dlatego często bitwa pod Zadwórzem jest nazywana polskimi Termopilami. Dlatego też została upamiętniona na grobie nieznanego żołnierza. W tym miejscu, gdzie wspominamy wspaniałe czyny polskiego oręża, wyryta jest również nazwa Zadwórze. Czytając ją, pamiętajmy o tych, którzy oddali to, co najcenniejsze, żebyśmy mogli dziś żyć w wolnym kraju.